Dawid Kwiatkowski po przegranej niestety z Andrejem Białorusinem na gali w Białymstoku. Co się stało, Dawid? No nie wiem, co się stało. Jak widać było, przegrałem 2 do remisu. Nie powiedziałbym tak, czy przegrałem tą walkę, bo jedną rundę mógłbym powiedzieć, że przegrałem, ale nie walkę. Walki się nie przegrywa jedną rundą. Właśnie, a jak ocenisz warty sędziów? No kiepski, no nie wiem, czy oni w ogóle widzieli walkę, czy oglądali te panie tam z boku. Tak mi się wydaje, że chyba panie oglądali z boku, a nie walkę. Czego zabrakło w tej walce? Jakichś może atutów bokserskich, czy doświadczenia może? Nie, powiedziałbym tutaj, że doświadczenia. Jako amator nie miałem za wiele, dużo walk i tak mi się wydaje. No nie wydaje się mi, tylko wiem na 100%, że tu by zabrakło doświadczenia. No i tak jak mówię, no, tak mało brakło. No. Wiemy oczywiście, że się nie poddasz. Jakie plany na przyszłość, na ten następny rok? No, na razie chciałbym sobie dać przerwę, bo od marca jadę co miesiąc, co drugi miesiąc, codziennie. No, to co miesiąc i walka za walką, no to już jest trochę przy miesiącu. Miesiąc wracam i zaczynam z powrotem boksować. Na pewno mnie ta walka nie załamie, bo tak jak mówię, tu zadecydowali sędziowie o wygranej mojego przeciwnika. No a nie po to mnie nazywają Dajano, żebym się poddawał. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.